Siemanko, z tej strony MDziak, a dzisiaj zagramy sobie znów w Gartenów Banban 6. Pamiętajcie, że moja gra jest w produkcji i ma już pierwszy teaser. Dobra, lecimy. Czytaj grę. To co, dzisiaj lecimy na bossa chyba? Chyba dzisiaj finalo? Grand fi... No nie gadaj, halo, cofnęło mnie. A nie, ale czekaj, to mnie cofnęło tak, że chyba mam już tą kartę, prawda? Bo jeżeli zrobili taki głupi checkpoint, prawda, to będę płakał. Dobra. Okej, jestem w stanie wybaczyć taki checkpoint. Mogli nie przewidzieć tego, że po prostu nie podejdę do tamtych postaci i pogadać z nimi. I tyle. A że tutaj latarnie się świecą, to szybki powrót i zaraz do was wracam. No dobra, jesteśmy. Jesteśmy na miejscu. Z tego co pamiętam, tym razem mam już zieloną kartę, więc spróbuję zrobić parkour. Jeżeli za długo będę z nim się męczył, to po prostu go oleję. Nie mam zamiaru się na siłę męczyć. O właśnie, mam wrażenie, że już wyczułem trochę ten parkour, już wiem jak to robić. Mówię, ja tu tygodniami ćwiczyłem, kochani. Ja tu tygodniami ćwiczyłem, żeby jak najlepszy jakościowy content dla was tworzyć. Więc ja tutaj na wyżyny swoich możliwości wchodziłem, żeby dawać radę ten parkour robić za każdym razem, za pierwszym razem, specjalnie dla was. W końcu. Jak to będzie kaseta? Nie, karta. O, brązowa karta. O mój Boże, czy mi się chce wracać? No kusi mnie sprawdzić, co jest za tamtymi drzwiami. Choroba! Freddy, nie czekaj na swoją kolej. A więc, chwila prawdy, czy warto było się w ogóle tutaj cofnąć? Po ten sekret. XYZ. Banban z Kindergarten. Okej. Maturing is realizing leeches come in all shapes and sizes. Okej. To ciekawe. Type 1. Type 2. Type 3. Type 4. Type 5 i type 6. Czyli to co my tutaj spotykamy to jest typ drugi. Typ trzeci i typ czwarty jest nieznany, więc prawdopodobnie którym z tych typów są te licze. Typ piąty to jest zdrowie, rozum i głos. I typ szósty to jest połączenie wszystkich kolorów tych giwanium, dobrze pamiętam? W jeden ten. W jedną pełną całość. I mam wrażenie, że stąd się wzięli właśnie ci typiarze, bo oni są czarni, co nie? Jest taka zasada kolorów, że jeżeli zmieszacie wszystkie kolory ze sobą, to będzie, wyjdzie ci czarny. Tak naprawdę, tak. Z grubsza mówiąc. Więc mam wrażenie, że oni są... Albo niekoniecznie oni. Są skutkiem tego, że wymieszali wszystkie te dziwania, te wszystkie kolory dziwanium. Giwanium, nie wiem jak to mówi, bardziej po angielsku czy po polsku. I wyszło to coś. To jest intrygujące i przerażające trochę. Dobra, wracamy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Z tego co jeszcze pamiętam, mamy kasetę bodajże. Jakoś znalazłem chyba kasetę, więc też sobie zobaczmy co to jest. Hec. To widzieliśmy. O, to jest nowa kaseta. Okej, to jest Garten of Banban 1, tam było pokazane. Ho. Intrygujące. Dobra, to co idziemy, chłopaki? When I couldn't find the switch on my floor, I headed back. Figured I'd get lost trying to find you. But you did it! Teraz możemy położyć kres temu chaosowi. Coś mi się wydaje, że niekoniecznie. First I need to do something. I don't think he'll have naughty ones to worry about soon. O niegrzecznych. To jest raczej zły pomysł. Okej.
Let's get this over with. Okej. Understandable. Miejmy to ze sobą, przyjaciele. Gdzie ja jestem? O, ja wiem, gdzie ja jestem. Z jakiś pokój królowej. Recharge. Eject. Oho, będziemy się chyba przed czymś bronić. The surgeon is supposed to be in here protecting the scepter. Chirurg. Where'd he go? I doubt he was caught by the naughty ones. Everything would be tak było, wszystko byłoby pogrążone w chaosie. Well, we can only look for him if we have the scepter. A mamy berło? Seems eerily simple to just click the eject button. Are we sure we want to press it? Na pewno chcemy go nacisnąć? No! Nab, nab! Nab, nab, ty trolu! Berło, ja chcę! Ja chcę berło! To był zły pomysł. It's missing a piece. Korony chyba nie ma. That's not good. A tam jest potężnie ciemno. So, this is where the key to find prison was stored away. Impressive work. All switches activated, the big door opened. And the treasure ready to be plundered. Oops. I fear this is the part where I'd come in and take all of your hard work for myself. I can sense I'm not the only one in this room that's good at this. Consider it a small part of the payback for what was done to me. Poza tym muszę się upewnić, że historia się nie powtórzy. Plus, I need to make sure history doesn't repeat itself. Oops. We had no choice. They were going to destroy us all. You did have a choice, and you chose wrong. Where are the sheriff and the surgeon? Z pewnością moje przybycie tutaj i zabranie Berła nie było częścią waszego wielkiego planu. No okay. I don't know where they are. I'll tell you. They're hiding like the cowards you all are. Ja nie jestem tchórzem, ja jestem bardzo odważny. Find them and all will pay. A ła, to pay, jakie mocne było. Are you going to tell me where the missing piece is, or am I going to have to eat your pit kitty? Twojego kotka? You won't be doing any of that. A że mnie! Że mnie! What happened between us before? You know you've always been my friend. But what are friends for if not for times like these? Co mu wstrzyknął? Giga Chad! Run! Oh fuck! Czyli to sprawka banbana. To sprawka banbana, że Nab-Nab stał się tym potworem. Najgorsze jest to, że pewnie nam też będzie zagrażał. To jest w tym najgorsze. Oni nie doceniają moje żarty. Co ty mówisz? Czy on mówi o tych na Natty Onesach?
Porąbało go do reszty. Porąbało go do reszty. Porąbało go! Addition to my army. Together and under my command, we will finish what the queen couldn't. I'll hold them off. Ban, nie rób mi tego. Nie rób mi tego, ban. Ty tego nie przeżyjesz. Nie! Ban. Przecież on tego nie przeżyje. On tego na pewno nie przeżyje. Wow. Ej, dobra. Końcówka? Końcówka jest giga zakończeniem. Giga zakończeniem, giga zaskoczeniem. Tego słowa szukałem. To jest coś, czego się nie spodziewałem po Garten of Banban. Okej. Czyli co, czekamy teraz na siódmą część. Pamiętajcie, że moja gra jest w produkcji. Pierwszy link w opisie. No dobra, to czekamy na Garten of Banban 7. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Napiszcie koniecznie, co o tym sądzicie, o tym zakończeniu. Co się może wydarzyć w następnym chapterze. No i trzymajcie się i cześć! Miłego dnia wszystkim!